Dzień dzisiejszy spotkaliśmy się w dniu, który jest przededniem rocznicy kapitulacji ostatniego zwartego oddziału Armii Polskiej w 1939 roku. Jak wiadomo, nastąpiło to 5 października 1939 roku, kiedy to skapitulowała grupa po lesie generała Kleberga. Dzień ten uznaje się za oficjalne zamknięcie kampanii wrześniowej. Tylko kampanii, bo przecież kapitulacji państwa nie było nigdy. Kapitulowały poszczególne rozbite oddziały, kapitulowały miasta, kapitulowały jednostki wojskowe, ale przecież kapitulacji państwa nie było. Naród polski nie złożył broni od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Niezależnie od tego, co powiedzielibyśmy o stopniu przygotowań do tej jakże trudnej przecież kampanii stoczonej z dwoma supermocarstwami, bo przecież nie tylko jeden agresor był, tak? Agresorów było dwóch, mieliśmy dwóch wrogów, nie było teorii dwóch wrogów, była przecież rzeczywistość, której polska niepodległość przeszkadzała dwóm bardzo silnym państwom, III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu.